meczu 26. kolejki rozgrywek czwartej ligi Wiktoria Ostrzeszów pokonała Orła Mroczeń 3-0. Derby Okręgu Kalickiego dostarczyły wielu wrażeń licznie zgromadzonej widowni. Początek meczu nie wskazywał, że mecz może zakończyć się wysoką wygraną gospodarzy. Zawodnicy Orła posiadali inicjatywę, ale grali mało skutecznie. Obudziliśmy się zdecydowanie w ostatnich kilku meczach, gramy bardzo skutecznie, nawet miło dla oka. Widać, że drużyna Orła Mroczeń była już gdzieś myślami chyba przy środzie, przy finale Pucharu Polski. Aczkolwiek też na początku swoje sytuacje mieli, kto wie, może gdyby trafili, to mecz całkiem inaczej by się ułożył. W 8 minucie wynik meczu otworzył Radosław Dolata. W końcówce pierwszej odsłony, w konsekwencji dwóch żółtych kartek, plac gry musiał opuścić Bartłomiej Biniek i wiadomo było, że ekipie z Mroczenia niezwykle trudno będzie osiągnąć korzystny wynik. Zwłaszcza, że już w drugiej minucie po wznowieniu Michał Mazurek podwyższył na 2-0. Ten sam zawodnik ustalił wynik meczu w 88 minucie. Była to czwarta porażka z rzędu zespołu trenera Mariusza Posadzego. No jak się przegrywa 4 mecze pod rząd, no widzę postęp troszeczkę w grze, może dzisiaj do straconej sytuacji wyglądało to nieźle. Sytuacje się stwarzały, tylko trzeba popracować nad tą skutecznością. Orzeł Mroczeń plasuje się na 7. miejscu w tabeli czwartej ligi. Wiktoria jest 13., a liderem pozostaje Wiktoria Września.